Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który dla wielu z Was jest zagadką, a mianowicie jak dobrać odpowiedni system monitoringu. Obecnie jest bardzo duży wybór sprzętu do monitoringu i bardzo trudno wybrać idealny zestaw. Na temat wyboru monitoringu można mówić godzinami, a i tak pewnie nie omówiłbym wszystkiego. Ale nie martwcie się, dzisiaj pokrótce postaram Wam się pomóc, na co moim zdaniem warto zwrócić uwagę przy wyborze, czy to kamer, czy też rejestratora. Gotowi? Zaczynamy! Więc na początek w ogóle zastanów się, co chciałbyś monitorować. To właśnie Ty, jako właściciel posesji, wiesz dokładnie, co chciałbyś monitorować, aby Twój monitoring był użyteczny właśnie dla Ciebie. I jak już będziesz wiedział, co chcesz monitorować, to możemy przejść dalej do wyboru sprzętu. Więc na początek bardzo ważna decyzja, jaki w ogóle system monitoringu wybrać. Analogowy, hybrydowy, czy może IP? Więc tak, systemy analogowe są to starsze rozwiązania, które oferują gorszą jakość, ale za to kuszą lepszą ceną. Niestety właśnie ludzie nieświadomie wybierają te starsze systemy właśnie ze względu na cenę. Po czym ludzie w ogóle nie rozumieją tej technologii, dzwonią do nas i chcieliby zakupić kamerę IP do takiego systemu, ponieważ ich kamery nie mają takich funkcji, jakie chcieli, żeby miały. I tutaj niestety, ale nie da się połączyć kamery IP do systemu analogowego. I niestety, jeżeli ktoś zakupił już taki system, to ma dwa wyjścia. Albo pozostaje z tym, co ma, albo ponownie wydaje pieniądze, kupuje system IP i w tym momencie może dodawać kamery IP bez problemu. I pewnie większość ludzi właśnie tak robi, co w dłuższej perspektywie czasu wcale nie wychodzi taniej. Jeżeli chodzi o systemy hybrydowe, pozwalają one połączyć systemy IP z systemami analogowymi. I wydawałoby się super sprawa, prawda? Możemy łączyć kamery IP, możemy również łączyć kamery analogowe, ale jest jeden haczyk. Nie wszystkie kamery IP będą działały na takim systemie hybrydowym. Z doświadczenia i obserwacji wiele razy widziałem już, jak ktoś kupował u nas nawet kamerę IP i później dzwonił do nas, że kamera niestety nie chce działać. A jak się zapytałem, jaki ma rejestrator, okazywało się, że jest to hybryda. I niestety, na hybrydzie nie wszystkie kamery chcą działać. Jeżeli ja wiem o tym wcześniej, przed zakupem, to oczywiście informuję, że ta kamera nie będzie działała, ta kamera nie będzie działała, ponieważ wiem już z doświadczenia, które kamery mogą działać, a które nie. Takie systemy hybrydowe są bardzo uproszczone i bardzo dużo kamer nie chce z nimi współpracować. Pomijając już fakt, że większość takich systemów hybrydowych mają ograniczenia co do ilości podłączenia kamer IP i wiele, wiele innych rzeczy, dlatego też uważam, że też nie warto w ten system wchodzić. No i na koniec mamy monitoring IP. I taki system monitoringu zapewnia najwyższą jakość obrazu, skalowalność, funkcjonalność. I choć taki system monitoringu wydaje się dużo droższy od swoich poprzedników, to długoterminowe korzyści związane z lepszą jakością obrazu, z łatwością rozbudowy takiego monitoringu, sprawiają, że są one bardziej opłacalne od swoich poprzedników i te systemy właśnie ja osobiście polecam. I jeszcze jedna rzecz. Często budujecie jakiś dom, bądź też lokal usługowy remontujecie i zastanawiacie się, jaki puścić przewód pod przyszły monitoring. Ktoś Wam doradził, żeby puszczać jakiś kabel koncentryczny, zastanawiacie się, czy może lepiej skrętkę puścić. I tutaj ja osobiście uważam, że najlepiej jest puścić skrętkę, ponieważ właśnie skrętka będzie do monitoringu IP. Co tylko chcecie. Na takiej skrętce macie dużo większe możliwości niż jeżeli wypuścicie kabel koncentryczny. Wtedy Wam zostaje albo kamery analogowe, albo kamery IP, ale łącząc je po Wi-Fi. A niestety po Wi-Fi różnie z tym bywa. U jednego działa dobrze, u innego już nie chce działać. A po kablu zawsze będzie działać. Jeżeli montaż został wykonany dobrze, to bez problemu będzie to działało i nie trzeba tego więcej chodzić i poprawiać. I właśnie warto o tym pomyśleć, ponieważ później, jak już macie wszystko wyremontowane, dopiero zastanawiacie się nad monitoringiem, a już jest za późno. Już macie elewację wykończoną, już lokal jest wykończony
I co Wam pozostaje? Pozostaje Wam łączyć kamery po Wi-Fi. Nie chcecie już gdzieś tam kabli rozmieszczać. A jak już wspomniałem, u jednego te Wi-Fi może działać bardzo dobrze, a u innego niestety nie. I teraz przechodzimy do sedna. Przy wyborze monitoringu jednym z kluczowych elementów decyzyjnych są właśnie kamery. I właśnie technologia IP oferuje szeroki zakres opcji, pozwalając dostosować system do konkretnych potrzeb. I tak pokrótce opowiem poszczególne rodzaje kamer IP. Mamy kamery wewnętrzne i oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, są to kamery przeznaczone do pomieszczeń. I właśnie ich główną cechą jest brak odporności na warunki atmosferyczne, zewnętrzne, ale właśnie są one idealne do monitorowania wewnątrz domu, biur, sklepów itd., itd. I przeważnie do takich zastosowań stosuje się takie małe, nieduże kamery, jak na przykład takie. I oczywiście kamery zewnętrzne, zaprojektowane z myślą o pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Kamery zewnętrzne powinny być odporne na kurz, deszcz, śnieg, mróz czy też gorąc. I obecnie mamy bardzo duży wybór kamer pod względem wizualnym. I mamy kamery kopułkowe, tubowe, zarówno jedne jak i drugie mogą być nieruchome bądź też obrotowe. Mamy kamery stałoogniskowe, zmiennoogniskowe, szerokokątne, srakie i owakie. Ale jak dobrać odpowiednią kamerę właśnie pod swoje potrzeby? I właśnie przechodzimy do meritum. I teraz opowiem o ważnych cechach przy wyborze kamery IP. I pierwsza rzecz. Kamera POE czy też nie POE? Dużo osób ma w ogóle z tym nadal problem. Mimo tego, że omawiałem to wielokrotnie, to nadal duża część osób w ogóle nie rozumie tego zagadnienia. Więc w bardzo dużym uproszczeniu powiem, jak to działa. Jak mamy kamerę POE, podłączamy pod rejestrator, podłączamy pod kamerę i to już wszystko. Kamera działa. Czyli jeżeli posiadamy rejestrator, na przykład POE z gniazdami POE i kamerę POE, jakąś skrętkę, podpinamy pod gniazdo POE, podpinamy kamerę i to wszystko. A jeżeli kamera nie posiada POE, to musicie wykorzystać inne akcesoria, które pomogą Wam zasilić i dostarczyć internet do takiej kamery. Jeżeli chcemy podłączyć kamerę, która nie posiada POE i podepniemy w ten sposób, to kamery nie uszkodzimy, ale kamera też się nie uruchomi. Musimy wykorzystać do tego splitter. Mamy podłączoną skrętkę pod gniazdo POE w rejestratorze. Następnie podłączamy pod splitter. Ze splittera wychodzą dwie końcówki. W kamerze mamy końcówkę zasilania do gniazda RJ45. I w ten sposób również kamera będzie działała jak zwykła kamera POE. Niektórzy z Was również chcą połączyć kamerę przez takie adaptery, łącząc ją do rejestratora POE w ten sposób. Podłączamy tutaj przewód i myślą, że to wystarczy. Otóż nie. Jeżeli chcemy zasilić taką kamerę, w tym miejscu musielibyśmy dać zasilacz. Jeżeli dalibyśmy zasilacz, ok, kamera by zaczęła działać. Mam nadzieję, że to zrozumiałe. A jeżeli nie chcecie wykorzystywać dodatkowych akcesorii, to musicie doprowadzić zasilanie przy kamerze. Podsumowując, kamery POE są dużo wygodniejsze do połączenia, ale niestety w większości są droższe od kamer, które nie posiadają tego POE. Kamery bez POE są tańsze, ale to nie oznacza, że są gorsze. Po prostu musicie wykorzystać dodatkowe akcesoria, żeby doprowadzić zasilanie do takiej kamery. Następna bardzo ważna cecha, którą należy wziąć pod uwagę, jest to aplikacja. Jeżeli już posiadasz jakiś system monitoringu i chcesz dobrać do niego jakąś kamerę, załóżmy posiadasz kamerę na aplikacji Camhi i chciałbyś, żeby kupując następną kamerę też działała na tej aplikacji, to niestety, ale musisz poszukać kamery, która będzie działała właśnie na tej aplikacji. To nie jest tak, że kupisz obojętnie sobie jaką kamerę i tą kamerę dodasz do tej aplikacji. Tak to nie działa. Musisz zrozumieć jedno, że w kamerze jest płyta główna danego producenta i tam jest oprogramowanie przystosowane do tej płyty głównej. I nie da się w prosty sposób zmienić tego oprogramowania, bo jeżeli bym wgrał oprogramowanie od innej kamery, to po prostu instrukcje procesora by się nie zgadzały i kamera na pewno by nie działała. I dlatego u nas na stronie ozicam.pl w prosty sposób możesz filtrować sobie kamery właśnie po aplikacji. Następna bardzo, bardzo ważna rzecz. Niezależność działania. W przypadku problemów z producentem ważne jest,
żeby kamera mogła pracować niezależnie, np. przez połączenie z rejestratorem. Obecnie jest i powstaje bardzo dużo firm oferujące kamery IP P2P, ale bez protokołu ONVIF, bez protokołu RTSP, mało tego, bez protokołu webowego. Co za tym idzie? Jeżeli taka firma zbankrutuje, bądź też z jakiegoś innego powodu zamknie się, nie będzie wspierała aplikacji, to co? Kamera przestaje działać. Kamera jest bezużyteczna, czyli możecie sobie taką kamerę powiesić jako atrapę tylko. Dlatego też pamiętajcie, że jeżeli wybieracie kamery, to zwróćcie uwagę, czy ona posiada protokół ONVIF, RTSP. Te dwa protokoły są bardzo ważne do tego, żeby można było w razie W podłączyć daną kamerę pod rejestrator. Następna rzecz. Kamera z dźwiękiem czy bez dźwięku. Uważam, że na zewnątrz warto posiadać chociaż jedną kamerę z dźwiękiem do komunikacji obustronnej. Czyli Wy możecie mówić i Wy słyszycie, jeżeli ktoś mówi do Was. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać taka funkcja. Czy do straszenia intruza, czy też być może do komunikacji właśnie z kurierem. Na przykład w moim przypadku taka kamera sprawdziła się wielokrotnie. I teraz przechodzimy do kluczowej sprawy. Wysokość oraz odległość monitorowania. Tutaj należy zwrócić szczególną uwagę, na jakiej wysokości zamierzacie montować daną kamerę i jaka odległość będzie monitorowania. Jeżeli bramę macie oddaloną 20, 30, 40 metrów od kamery, to na tej zasadzie właśnie trzeba dobrać odpowiednią kamerę. I za chwilę Wam pokażę, jak można to zrobić. Zobaczcie, wchodzicie sobie na taką stronę. Od razu mówię, że to żadna reklama, ale jeżeli chcecie, to skorzystajcie. Tak jak już wspomniałem, jeżeli ja z czegoś korzystam i jest dobre, to też się dzielę z Wami z tym. Po wejściu na taką stronę, zobaczcie, tutaj po lewej stronie macie producent, model, możecie tego nie wybierać. Ważny jest tutaj parametry przetwornika i tutaj 1.3 bądź 1.2, 1.7 są najczęściej wybierane przetworniki. Ogniskowa, rozdzielczość i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy właśnie wysokość instalacji. Załóżmy, wejdziecie sobie u nas na stronę kamery IP i tutaj załóżmy, wejdziecie sobie w taką kamerkę. I zobaczcie, mamy tutaj rozdzielczość 4 megapiksele i mamy jeden obiektyw 2.8, a drugi 12 mm. Więc jeżeli znacie te parametry, wiecie, że tutaj macie 2.8, a drugi 12, chcielibyśmy zobaczyć, jak obraz będzie wyglądać na 15, 20, 30 metrach. Możemy sobie to zrobić. Patrzcie. I tutaj ogniskowa 2.8. Zobaczcie, tu nam się od razu zmienia. Po prawej stronie macie zdjęcie, które od razu przedstawia, jakby to wyglądało. Oczywiście 4 megapiksele i w przypadku tej kamery jest to 16:9. Odległość od kamery 15 metrów, wysokość instalacji 4 metry, zmieniamy na 3 metry i zobaczcie. Widzimy zdjęcie takie sobie, to jest 15 metrów przy ogniskowej 2.8, tak to właśnie wygląda. I teraz pamiętajmy, że ta kamera ma też ogniskową 12 mm, czyli ona posiada dwa obiektywy. Jeżeli przełączy się między jednym a drugim, to zobaczcie. Mamy odległość 15, zostawiamy. Bierzemy na 12, w przypadku tej kamery 8 mm. 8, zobaczcie. Zdjęcie raptownie robi się czyste. Jeden raz i cztery razy. Tak to wygląda. A zobaczcie, że można jeszcze więcej. No ale to już nie na te odległości. Czyli po przełączeniu na ten drugi obiektyw automatycznie nam zbliża, przybliża tamten obraz i zdjęcie krystalicznie czyste. Czyli bez problemu wykrywamy sobie taką osobę. Ale zobaczcie, co tutaj się stanęło się. Jeżeli ktoś by wszedł pod kamerę, to kamera by go nie zauważyła. Mało tego, jeżeli zwiększymy wysokość montażu na przykład na 6 metrów, to automatycznie prawie na 10 metrów nie będziemy nikogo widzieć. Jestem na 20 metrach. Przybliżamy sobie optycznie. Przybliż. I już zaczynam je na 20 metrach bez problemu wykrywać. Cały czas wykrywa mnie. Pójdę dalej. Cały czas wykrywa. Czyli nawet na około 30 metrach spokojnie mnie wykrywa. Kamera zawieszona na wysokości 3 metrów. W tym momencie jestem na 10 metrach.
Zbliżam się i zobaczcie, im bliżej kamery, tym bardziej mnie ucina. Więc jeżeli chodzi o montaż kamery, duży wpływ ma właśnie wysokość montażu i też odległość, jaką chcemy zauważyć. Musicie pamiętać o tym, że jeżeli chcecie monitorować na 30-40 metrach dany obiekt, bramę, furtkę, cokolwiek, samochód tam stawiacie, to musicie wybrać odpowiednią kamerę do tego. I jeżeli to jest 30-40 metrów, to w zupełności 5-krotny zoom wystarczy. Ale jeżeli weźmiecie sobie odległość 80 metrów, to już się zaczynają schody, prawda? Już potrzebny jest zoom większy. Na przykład 25 razy. To już wtedy tak. Ma to sens. Dlatego też bardzo polecam wejść sobie na tą stronę i zobaczyć, jaką kamerę musicie dobrać, z jakim zoomem musicie dobrać, żeby monitorować swoje mienie odpowiednio. I takim jeszcze ostatnim aspektem pod kątem wyboru kamer IP, który jest bardzo niedoceniany, jest pomoc techniczna. Bardzo często zdarza się, że otrzymujemy zapytania mailowe, telefoniczne od osób, które zakupiły sprzęt do monitoringu u innych dostawców, nie od nas. I mają pytania techniczne, chcieliby otrzymać pomoc konfiguracyjną lub też nie zna w ogóle odpowiedzi na ich pytania. Ja rozumiem frustrację w poszukiwaniu pomocy po zakupie sprzętu. A dlaczego szukacie u mnie? Skoro zakupiliście u danego sprzedawcy sprzęt, to szukajcie u niego pomocy. Jeżeli sprzedawca wziął za to pieniądze, to powinien wam pomóc. My oczywiście gwarantujemy wsparcie i pomoc pozakupową, ale dla naszych klientów, którzy zakupili sprzęt z naszej strony ozicam.pl. Następna rzecz. Wybór rejestratora. I tutaj możemy podzielić na rejestrator z wbudowanym switchem, bez wbudowanego switcha. Natomiast nie będę się na tym rozwodził, ponieważ na ten temat nagrałem oddzielny odcinek i możecie go sobie tutaj obejrzeć. Ale ostatnimi czasy bardzo często spotykam się z zapytaniami odnośnie rejestratorów, które posiadają na przykład 4 kanały i czy taki rejestrator można rozszerzyć o na przykład 2 kamery więcej. Czyli do takiego rejestratora czy można podłączyć 6 kamer, używając na przykład switcha. Bądź też, czy w takim rejestratorze można zmienić oprogramowanie, żeby można było dodać 6, 7, 8 kamer. Otóż odpowiedź brzmi, nie można. Dlaczego? Ponieważ hardware na to nie pozwala. Musicie zrozumieć, że wszystko zostało dopasowane pod ilość kamer. Jeżeli zmienilibyśmy oprogramowanie na 6, na 8 kamer, to fizycznie procesor nie dałby rady obsłużyć tylu kamer. Dlatego przed zakupem naprawdę warto zastanowić się, czy oby na pewno 4 kamery wam wystarczą. A z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś będzie kupował rejestrator 4-kanałowy, to w przyszłości z biegiem czasu i tak zmieni zdanie i będzie chciał dołączyć kolejne kamery. Dlatego też nie ma sensu oszczędzania na tym. Jeżeli już planujecie zakup rejestratora, to moim zdaniem lepiej zakupić 8-kanałowy, jeżeli ktoś oczywiście planuje 4, 5, 6 kamer. Jeżeli planujecie 9, 10, no to wiadomo, że trzeba 16 i tak dalej, i tak dalej. Następna rzecz. Rejestrator wyposażony w funkcje analityczne. Wykrywanie człowieka, twarzy, samochodu. Są to droższe rejestratory w porównaniu ze zwykłymi rejestratorami, które na przykład nie oferują takiej opcji. Ponieważ nigdy nie wiadomo, co nam się przyda, a w przyszłości, jeżeli kupimy sobie kamerę, która na przykład będzie miała wykrywanie twarzy, ale 100% kompatybilna z danym rejestratorem, no to będziemy mieli tą funkcję. Nie będziemy musieli kupować, zmieniać rejestratora. Więc kolejne oszczędzanie pieniędzy. Niby na początku wydajemy więcej, ale w perspektywie czasu oszczędzamy. Bo takie oszczędzanie na początku długofalowo mści się i wydajecie ponownie pieniądze. I to by było na tyle. Na pewno nie wyczerpałem wszystkich informacji. Można o tym mówić godzinami, a i tak wszystkich tematów byśmy nie wyczerpali. Ale uważam, że te podstawy na początek powinny w zupełności wystarczyć, aby uniknąć błędnych wyborów. I jeżeli dotarłeś do końca, pamiętaj o pozostawieniu subskrypcji, łapki w górę i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!